drodzy, w ubiegłym tygodniu miałem okazję odwiedzić jednego z moich parafian, który, tak jak to przy takich okazjach bywa, dzielił się ze mną historią swojego życia. Wiele z tych historii już znałem, natomiast tym razem całkiem sporo opowiadał mi o swoich bliskich, o czasie wojennym, czasie powojennym. I ta historia, która najbardziej mnie poruszyła, to historia jego wujka i cioci, którzy po wojnie umierają, ale nie umierają od odniesionych ran, ale umierają z głodu. I muszę powiedzieć, że ilekroć takie historie gdzieś do mnie docierają, a przecież niemalże każdego dnia możemy słyszeć o tym, w których częściach świata ludzie umierają z głodu, zawsze przypominam sobie, że mamy za co dzisiaj tu i teraz dziękować Bogu. Ale te historie też przypominają mi o tym, że jedzenie to nie tylko książki kulinarne, restauracje, przyjemność z jedzenia, ale podstawowa funkcja jest taka, byśmy mogli żyć. Bez jedzenia nie da się żyć. I kiedy czytamy 6 rozdział Ewangelii Jana, zaczyna się on od nakarmienia 5000. Jezus pokazuje swoją moc, pokazuje nie tylko cud, ale pokazuje moc, że jest w stanie dać prawdziwy posiłek człowiekowi. Ale kiedy czytamy dalej tę historię, okazuje się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, by mieć chleb, by mieć wodę, ale że jest coś więcej. Jest ten posiłek, który daje nam prawdziwe życie wieczne. To jest sam Jezus. Nie da się tej historii zrozumieć bez tego, co wydarzyło się później podczas ostatniej wieczerzy. Nie da się tej historii zrozumieć bez krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale wracając do tej historii, warto sobie uświadomić, że my dzisiaj możemy otrzymywać ten wspaniały dar, wspaniały posiłek, który jest nie tylko po to, by dać nam odpowiednią ilość kalorii na kolejny dzień naszego życia, czy na dzień dzisiejszy, ale prowadzić nas ku prawdziwemu życiu. Żywotowi wiecznemu. Jezus mówi to wprost. Wszystko, co jemy, wszystko to, co było posiłkiem, manna z nieba, która była dawana, mimo wszystko nie sprawiła, że ludzie przeżyli. Ale ten prawdziwy posiłek, który daje nam Jezus Chrystus, którym On sam jest, jest tym, który prowadzi nas ku żywotowi wiecznemu. Jezus nie mówi to o transubstancjacji, konsubstancjacji. Nie tłumaczy, jak to wszystko się wydarza. Ale pokazuje, że On jest tym prawdziwym chlebem żywota, który jest nam dany, byśmy mogli odziedziczyć i nieść w sobie życie wieczne. Dlatego te słowa są zaproszeniem do tego, z czego możemy dzisiaj korzystać. Kiedy możemy przyjść do kościoła, kiedy możemy wspólnie podejść do stołu i przyjąć prawdziwy chleb, prawdziwe ciało, prawdziwe wino, prawdziwą krew Jezusa Chrystusa, by nieść w sobie Jezusa i nieść w sobie życie wieczne. Zapraszam do lektury całego 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, zaś tekst, który będzie nas prowadził w najbliższą niedzielę, to tylko jego krótki fragment, który zaczyna się od 47 wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywota, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Zapraszam do lektury, ale przede wszystkim zapraszam do tego, by połączyć się w społeczności prawdziwego ciała i krwi Jezusa Chrystusa.